Dzień dobry bardzo, witamy Was w waszym ulubionym podcaście Neurofriki i są z Wami wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciej Duczyński. I zaznaczymy, bo niektórzy. <grym> Jakby ktoś się do pierwszy raz, to myślę, że ty jesteś Patryk z tym Maciek, tak. Ale to nie jest, taki wiecie. Tak, to tak jest... po prostu się z uprzejmości nawzajem przedstawiamy. I słuchajcie, będziemy dzisiaj sobie dyskutowali na taki mega fajny temat. Mój ulubiony. Na czasie. Znaczy on zawsze był na czasie w sumie, ale dużo osób zaczyna to doceniać. Może trochę dzięki nam nawet czasami zaczyna to doceniać bardziej. Możemy sobie tak nasze ego troszkę tak… Dopompujmy go, no nie? Dopompujmy troszeczkę. I będzie to? Układ autonomiczny. I pogadamy sobie o tym, jak się można zorientować, że coś jest z nim nie tak. Kiedy on gra pierwsze skrzypce, kiedy on jest po prostu obciążony z jakiegoś innego powodu. Tak, generalnie widzimy, że jest duża potrzeba zrozumienia tego tematu, dlatego, że mnóstwo naszych pacjentów skarży się na to, że szukają pomocy wiele, wiele lat i chodzą do różnych specjalistów, słyszą o tym, że no może nic się nie da z tym zrobić, albo że to jest jakieś bardzo niezrozumiałe, mm -hmm. nie wiadomo dlaczego, no może po prostu jakieś psychotropy, to jest bardzo częste, tak, 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 że no taka pani uroda bądź pana tutaj mówię że pani dlatego że faktycznie częściej te problemy z dysautonomią dotyczą pań aczkolwiek dużo panów również mm -hmm. się oczywiście tutaj do nas, do nas zgłasza więc chcielibyśmy tak trochę oswoić wszystkich zarówno terapeutów, ale też naszych drogich pacjentów z tym czym właściwie to jest i może kiedyś bardzo tym się zainteresować wiesz bo tak. to też może być tak że każdy go ma, ale może nie dla każdego praca z nim jest dobra, bo może jest ok, Może jest okej, okay, tak, może to, tak to, być. Nie jest, to nie jest też tak, że naprawiamy wszystkim tylko i wyłącznie tak, tak. ten temat. Zdarza Chociaż? się nawet, że po prostu Bardzo często, mhm. ale zdarza się, że czasami ktoś przychodzi i mówi, że no tutaj on bardzo chciałby akurat popracować z tym, bo tak przeczytał właśnie gdzieś tam na Instagramie, że ten nerw błędny na przykład jest do naprawy. No ale badamy się, okazuje się, że to w ogóle nie jest ten temat. Mhm. Nie? Więc y, myślę, że dobrze byłoby tak zrozumieć. O co w tym w ogóle wszystkim chodzi? Po to, żeby wiedzieć tak naprawdę, gdzie szukać e, pomocy tak. dla swojego własnego ciała Mo, i umysłu. Może też właśnie ciała i umysłu, bo to jest fajnie tylko jest łącznik, co jakby łączy głowę z ciałem bardzo tak e, spójnie. Natomiast e, to może być też istotne, e, żeby trochę swoje ciało zrozumieć. I dla nas jest to bardzo fajny punkt wyjścia często, żeby sobie go ocenić na różne sposoby, dlatego, że wy też to możecie robić, każdy może to robić, poprzez taką obserwację siebie, różne reakcje, jak, jak się regeneruje, jak się wysypia, jak reaguje po siłkach, jak w ogóle czuje się na co dzień, jak termoregulacja. No tam jest dużo rzeczy, o których sobie za chwilkę powiemy, dlatego, że jeżeli ten układ autonomiczny, a chcielibyśmy, żeby on był w dobrej kondycji, tam, nazwijmy to dobrze zbalansowany, to wtedy my po prostu, nam się żyje lepiej, tak? My się dobrze regenerujemy, my mamy tak naprawdę odpowiedź na różne bodźce, nasze ciało reaguje prawidłowo, dzięki czemu wszystko idzie lepiej. Każdy trening wchodzi lepiej, każda psychoterapia wchodzi lepiej. Każda terapia manualna wchodzi lepiej, więc jeżeli on jest bardzo mocno rozregulowany, to często inne rzeczy nie dają takich benefitów, jakie powinny dawać. Tak? I się okazuje, że wszystko się rozciąga w czasie. Ktoś trenuje i w ogóle nie ma przyrostów, mhm. nie, nie poprawi się adaptacja. Psychoterapia rozciąga się w ogóle na lata. Mhm. I, I się okazuje, się, że to może być fajny taki punkt zwrotny, żeby go troszeczkę właśnie się tym tematem zainteresować, a jego stymulacja też może przebiegać na Wiele, wiele różnych form jest, tak? Tak, można różne sposoby. Tutaj wiesz, co, do tego wszystkiego bym dodał jedną jedną rzecz, bo tutaj wymieniłeś kilka. Yy, chciałbym też zwrócić uwagę na to, że czasami fizjoterapia po prostu też nam nie idzie, tak. nazwijmy to, i to może być taka zupełnie klasyczna fizjoterapia. Mhm. Typu mamy, mamy problem z kolanem, mhm. nie? I na przykład no, trzeba definitywnie wdrożyć tam ćwiczenia, tak. yy, ale się okazuje, że z jakiegoś, z jakiegoś powodu. Jest One za gorzej. bardzo nie działają, albo jest gorzej, mhm. albo na przykład y, dużo też jest y, takich sytuacji, gdzie była operacja, mhm. która przebiegła prawidłowo, wszystko mhm. było ok, a później te tkanki nie chcą się goić. Tak. I się okazuje, że no niby w parametrach krwi jest ok. Rana nie jest zakażona, po prostu jest w ogóle wszystko mhm. teoretycznie, klinicznie super, mhm. ale koniec końców y, rozciąga się to cały czas w nieskończoność, nie udaje się. Tego wypracować, mimo tego, że wszystko przelega, przebiega zgodnie z zaleceniami. Nie? Dużo osób, słuchajcie, jakby w ogóle jakby nie łączy często różnych faktów. Wczoraj, na przykład, taki pacjent jest, przychodzi pacjent, i problem z biodrem. Po prostu ogoli biodro, i zawsze wiecie, jak jest taka sytuacja, że po prostu zaczęło boleć biodro, nie było żadnego urazu, nie było opadku, nie było incydentu, po prostu od pięciu lat ono jest bolesne. No to oczywiście jakby trzeba tam, kurde, już tam się zapala żółta lampka, kurde, coś jest nie tak, no nie? Jakby trening tutaj nie pomaga, bezruch nie pomaga. Zakres ruchu jest niezły w tym biodrze nawet. Oczywiście e, można sobie sprawdzić, tak, aktywację mięśniową, co tu się w ogóle dzieje. E, no oczywiście pytam o resztę. Reszta Super. Jakby nic się nie dzieje, no nie? No ale ok. okej, sprawdzę sobie te testy. Mówię, dobra, to na razie zapracujemy strukturalnie bardziej. Okazało się, że akurat tutaj kilka takich rzeczy dość fajnych wyszło pod kątem gorszej aktywacji pośladów, przywodzicieli, grupy kurszowo gniowych Chyba chyba przód uda, działa nieźle. No i tak sobie pracuję, pracuję, pracuję. Jak sobie wiecie, rozmawiamy. Próbuję tam zagaić trochę jakoś na początku. No i się okazuje później, że mówię jakoś tak, albo chyba kazałem pacjentek oddychać tak pełniej trochę, no nie? Że tam sobie rozluźnialiśmy, <kuh> chciałem jakby ten odejść, z tą pracą. I on mówi, ale się oddycham w prostu jak nigdy, no nie? Ja tak mówię, kurde, nic się nie działo, no nie? I mówi, ale o co chodzi? I mówi, no bo jakoś tak staram się oddychać nosem, ja nigdy nosem nie oddycham. ja mówi, okay, mm -hmm. <kuh> mówię, okej, dobra. A ja naprawdę w nocy też pan się budzić takie sucho? I mówi, tak, rzeczywiście mam krzywą przygrodę. Dobra. Rozmawiamy sobie dalej mm -hmm. i tam o tą noc jakby tak mnie dopytuje dopytuję. A wie pan, bo ja w ogóle chrapię. Mam bezdech o. I wiesz, tak. I tutaj wiesz, jak z tematem ten temat mówi ok, bo zaczęło się od tego, że też jak sobie rozmawiamy, to mówi, że mu strasznie marzną stopy ręce. Mówi ok, wie pan sobie, powodu może bardzo dużo, tak, ale być może jakby jakiś problem w obszarze tutaj tułowia się dzieje, gdzie tej krwi jest potrzeba więcej, tak mu tak na prosty sposób tłumaczę, mm -hmm. i po prostu jej, <laughs> y, może być tak w dużym skrócie, jakby brakuje na dystalne części, no są mniej istotne. Bo być może jakiś zapalny jelit, może w klasie pierzowej, w gardy i tak dalej, nie, nie, wszystko super. No i później sobie rozmawiamy dalej dalej i się okazuje, że prawdopodobnie nie. I ta mm -hmm. osoba w ogóle sobie nie. My, bardzo dużo osób sobie nie zdaje sprawy, nawet jak mogą być rozregulowani i na co w ogóle zwracać uwagę, jak powinno być w porządku. Bo to się tłumaczy sobie. Ja często też tłumaczę sobie, że tłumaczyłem do tej pory, no może nie do tej pory, tak jak wcześniej, że na pewno każdy tak ma. Jakby masz jakiś tam problem i tak myślisz, że to jest normalne mm -hmm. i dla niektórych jest normalne, <coughs> się potem szukasz memów różnych w internecie, to się okazuje, że jak 300 30 rok życia mija, no to już jest, tak, tak, wszystko tak. się może dziać, więc to jest normalne, że tam się nie wysypiam, że mam spadek energii po jedzeniu, wszyscy tak mają, no nie, gdy pracę, rzeczywiście może okazać że wszyscy, no nie. Ale aktualne społeczeństwo nie jest wybitnie zdrowe też, więc nie wiem czy możemy tak patrzeć, wiesz, statystycznie, czy, czy, czy to jest ok? Znaczy wiesz, w pewnym sensie wtedy jest to norma, mhm. ale to nie jest prawidłowe. No. Ehm. Dobra, idźmy Dokładnie. może, może od czego zaczniemy? Może najpierw taka informacja jakby kiedy na ten układ warto zwrócić uwagę. Bo to mhm. nie jest tak, że wiecie, ktoś przychodzi z kolanem i pierwsze, które my oceniamy, sprawdzamy od razu tutaj, że tak, tylko to, tam pulsoksymetr, mhm. oddech, badanie EKG, no to nie. W ogóle nie? nie. Ale nie. są pewne objawy, z którymi pan przychodzi, że ta lampka w ogóle zapala się, że pomyślmy w pierwszej kolejności o tym. Okej, okay. dobra. Więc yy, z pierwszych rzeczy to dobrze byłoby rozkminić sobie zmęczenie. Nawet taki po prostu poziom zmęczenia w ciągu dnia. Jeśli ktoś się skarży na chroniczne zmęczenie albo na takie po prostu duże spadki energii w ciągu w ciągu dnia, to że od pewnego momentu zaczął się po prostu tak jakoś tutaj czuć gorzej, no to już dobrze byłoby na to zwrócić uwagę. Często też, jeśli pojawia się nadwrażliwość na ból, może nawet nie nadwrażliwość, tylko spada nam próg mhm. tego bólu. Czyli mamy wrażenie, że dużo rzeczy jest dla nas intensywniejszych, że jakiś nieduży ból, teoretycznie jest dla nas taki bardziej problematyczny, bardziej obezwładniający czasami w jakichś codziennych sytuacjach, to mm -hmm. powinniśmy sobie na to zwrócić uwagę. No i też taka nadwrażliwość na różnego rodzaju bodźce. No właśnie o tym się powiedzieć, no bo ból to bólem, ale czasem jest tak, że tu zmiana mm -hmm. temperatury, tu metka gdzieś tam, tu mi nie pasuje, tu mnie uciska, tu jest niefajnie, tu mi światło nie jest Światło za jasne, światło za jasne, na zewnątrz za głośno. Tak. zapachów za dużo mhm. i mnie wszystko po prostu, wiecie, tak jakby zaczyna denerwować. Tak, i one często nawet mogą te bodźce, poza tym, że nas tylko denerwują, to mogą przyprawiać o jakieś zawroty mhm. głowy, czasami o nudności, czasami mogą się pojawiać rozdrażnienie, w ogóle jakieś inne zmiany takie nastroju. Mhm. Może się pojawiać lęk tak, to nawet nie musi być od razu jakiś taki y, duży problem ze stanami lękowymi, tylko takie, powiedzmy, powiedzmy, nasilony lęk, kiedy jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie jest y, dużo różnego rodzaju bodźców, mhm. czyli w tłumie, tam, gdzie jest właśnie dużo światła, jest głośno, nie? Czyli na przykład tak na koncercie się czujesz bardzo kiepsko, mimo tego, że to jest kapela, którą lubisz, <grym> no to raczej coś z tym układem autonomicznym nie jest w porządku. Tak, a rok, w temu przykład, wiesz, tak. rok temu byłeś na przykład i było super, no nie? Tak, oprawa teraz... była gorsza, wszystko było gorsze, tak, a się tak. cieszyłeś, a teraz jest super, a, a wcale Cele super nie jest, nie? Albo w centrum handlowym, no oczywiście wiadomo, że jeśli tam zostałeś zaciągnięty na, na, na siłę i siedzisz na fotelu z reklamówką, to nigdy nie jest fajnie, ale y, powinno być tak, że no po prostu jesteś tam i nie przytłacza cię to, że jest jasno, głośno i są inni Aha. ludzie, nie? Więc y, to akurat. Na te centra handlowe bardzo, bardzo mocno pacjenci zwracają tak, uwagę. No Myślę, że to jest takie światło, fajne nie ma światła, muzyka leci cały czas, niekoniecznie taka, którą lubisz, mhm. i to rzeczywiście może być denerwujące, ale nie tak, że jakiś bardzo, jakby wiesz, jakby. Tak, nie, nie, nie powinno nas to od razu wprowadzać w jakiś bardzo taki zły nastrój. Nie powinniśmy mieć zawrotów głowy, nudności i nie powinniśmy mieć od razu jakiegoś takiego obudzonego, wewnętrznego zwierzęcia, które mm. nam każe szybko uciekać z tego miejsca, nie? Tak, fajnym tym wyznamikiem <laughs> jest na przykład jakiś bodziec, który na przykład znamy i go nawet, nie wiem, lubimy. Albo, a, i jednocześnie jest dość intensywny. Ja na przykład teraz kojarzę, że mi się czasami zdarza raz na jakiś czas, mówię tak do Agi, weź mi tam, pojeźdź tym rolerem, no nie, takim tym wieloigłowym. Na przykład po plecach, albo na matę się kładę. Nie robię tego codziennie, robię to tam raz na nie, tydzień, dwa, coś. Co, mm -hmm. Jak, jak pojawia się, no i na przykład wiem, jak reaguje I to też było też fajne ostatnio, bo tak bardzo, bardzo ma podobnie, że miał taki dość trudniejszy okręt, dużo się działo po prostu. Dużo się działo w głowie, dużo się działo tutaj, dużo pracy, coś tam z Frankiem i tak dalej. No i e, jakiś czas nie, nie kładał się na matę, kłaść no, tak mówi, matko, katastrofa. To jest w ogóle, co tu się wydarzyło, no nie ja mm -hmm. nigdy tak nie reagowałem, W ogóle kładzie się 5 sekund, to się nie może wytrzymać, no nie? Zmian na pozytywny czas, a wcześniej mogę sobie 5 minut leży, 10, było super. No to jest informacja, że trochę się to dojechało. No nie? Nie? Co mm -hmm. się tutaj przestymulowało. Tak jest. Dobre też, obiektywne i proste do skontrolowania jest własne tętno. Mm -hmm. nie? Teraz akurat w XXI wieku dużo ludzi korzysta chociażby ze. Smartwatcha i może sobie na bieżąco obserwować, jakie to tętno ma. Generalnie bardzo mylące jest też to, że książki podają, że tętno nieprawidłowe, to jest od 60 w dół albo od 100 w górę. Mhm. Generalnie nie znam nikogo, kto by miał 100 w górę i czuł się świetnie. Nawet nie znam nikogo, kto by miał 90 spoczynkowe i czuł mhm. się świetnie. Nawet zakładam, że po prostu jak leżę, tylko sobie oddycham, chilluję, to no, 80 to jest taka w ogóle graniczna, już moim zdaniem, ściana, od której mówimy raczej o sympatykotonii, czy o takim mhm. dużym pobudzeniu współczulnym, czyli do tej reakcji walki, ucieczki. O tym, że 60 w dół, to jest trochę dyskusyjne, dlatego że owszem, u pacjenta takiego, powiedzmy, zupełnie niezwiązanego z żadnym sportem, jakąś większą aktywnością fizyczną, to może być trochę mało, mhm. ale też nie, nie powiedziałbym każdemu, że jak masz 59, no to już jest bradykardia i to mhm. będziemy w jakiś sposób leczyć. Dlatego że no właśnie wystarczy, że trochę mamy nawet więcej jakiejś aktywności. Yy, Takiej wytrzymałościowej, no to nam to spoczynkowe tętno prawidłowe może spadać nawet do 40 kilku. Mhm. Zdarza się już od takich naprawdę dobrze wytrenowanych sportowców, że spada jeszcze poniżej 40, bardzo rzadko, ale, ale tak i to nadal może być ok. Mhm. No ale jeśli ja to tak często pacjentom powtarzam, że jeśli Twoim ulubionym sportem jest yy, makaron i Netflix, no to powinno być jednak. Takie raczej, raczej 60, no, 60 do, do 80, czasami mhm. nawet 70 kilka to też jest w niektórych sytuacjach już trochę za dużo. Mhm. Więc takie powiedzmy sobie, że jak masz tętno 60-70, to jest duża szansa na to, że twój układ autonomiczny jest w dobrym stanie. Niestety nie zawsze tak się dzieje, mhm. dlatego że układ autonomiczny może wywoływać yy, zmiany albo w tętnie. Albo w ciśnieniu krwi, albo w jednym i w drugim. Mhm. Nie? Dlatego, że to są też dwa układy, które wzajemnie się korygują. Czy może być tak, że na przykład tętno pozostanie prawidłowe, ale coś się wydarzy w ciśnieniu, i nie zawsze jest to jedno z drugim powiązane. Mhm. Nie? Więc druga sprawa, no to warto byłoby sobie zbadać też ciśnienie krwi po prostu od czasu do czasu. I sprawdzić, czy przypadkiem nie wpadamy w nadciśnienie. Mhm. To jest też dosyć duży, duży problem. Nawet teraz ostatnio zostały te widełki troszeczkę zmienione. To górne nie powinno wynosić więcej niż 130. Bo Tak zawsze się mówiło, że te 140 górne to mhm. jest jeszcze taka już jakby granica nadciśnienia tętniczego. Teraz zostało to obniżone i naciśnienie jest czymś, co bardzo często koreluje z sympatykotonią, właściwie z w ogóle dysautonomią bardzo często jest wywoływany przez taki przewlekły, nawet niekoniecznie nasilony, ale przewlekły stres z różnego rodzaju bodźcami, z którymi sobie nie radzimy i jednocześnie samo w sobie może nas w ogóle nie boleć mhm. naciśnienie, no bo jakby ono tak, tak, tak. jest ładnie zazwyczaj kompensowane przez inne systemy ciała, ale jest niebezpieczne, nie? bo wiemy, że jest mocno skorelowany jednak z chorobami, chorobami krążenia. układu krążenia, z udarami, więc yy, swoją drogą trzeba to kontrolować. Dokładnie, więc jakby tutaj macie takie fajne medyczne parametry, które można sobie mierzyć, sprawdzać i na bieżąco. Ja tak sobie patrzę, ile mam tutaj. 69. To jest, 73. To jest myślę, że nieźle jak na gadanie w podcaście, chociaż teraz ty tym ja ci lufam sobie, bo przecież miałem tak 73. Tak, tak, więc to jest fajne, można sobie to sprawdzać i dostosować do siebie, tak, bo oczywiście widełki widełkami, tak jak Maciek, ale trzeba to odnieść do tego, jak mój lifestyle wygląda, tak, jak jestem jakby... Z, trenuje sporty wytrzymałościowe, to spodziewam się, że raczej one będzie niższe, jak nie trenuje, to wyższe. Więc to też może być, może być różnie, bo zdarzało mi się tak wielokrotnie w gabinecie, gdzie padam sobie u pacjenta ten, no, on sobie leży no i patrzę 50, mówiła, wow, w ogóle super, po czym okazuje się, że ta osoba nic nie ćwiczy, no nie? To się okazuje, że no, troszeczkę za mocno ten ręczny <coughs> zaciągnięty jednak jest. A możecie też, wiecie, sprawdzać sobie, takie jak Maciek, o regeneracji, ale dla mnie regeneracja to też jest spanko. Jak ono wygląda. Hmm. Fajnie, jakby było tak, że ktoś w ogóle wieczorem się kładzie, lepiej jakoś przed północą, dziesiątą i tak dalej. W miarę szybko zasypia, po prostu jest jakby leżenie już go rozluźnia, zasypia. W nocy się raczej nie budzi tutaj, a może nie zmienia pozycji albo nie pamięta tego, że tam się przekręca i wybudza go to jakkolwiek. Może sobie też monitorować sen, co moim zdaniem może być fajną opcją. Tak, ja... właśnie, nie. Ja, te, ja też, właśnie. A, tak widzę, że w... głową kiwasz, bo. Na razie nie znalazłem jakiegoś dobrego monitora. Po prostu, no. który by rzetelnie pokazywał, jak ten sam tak, y wygląda, nie? Mnie czasami jakby spanie z panie z elektroniku, tak trochę się wiesz, zastanawiam, po prostu, tak? jakby czy jest jakoś okay. wybitnie dobra opcja, bo za lat 20 okaże się, że po prostu jest super rakotwórczy, <laughs> tak. <laughs> Więc no. jakby nie wiadomo, ale, ale... czasami sobie e, sprawdzam tak. po prostu tak for fun. Szczególnie na przykład po jakich, e, nie wiem, takich momentach, gdzie czujesz się że jestem naprawdę w bardzo dobrej kondycji i na przykład 6 godzin i wstaję i się okazuje, że jest, jest nieźle, albo w momentach, kiedy no jest ciężko i spię dłużej, na przykład i sprawdzam, o jednak dalej się nie zregenerowałem. Więc nie wiem, jak z zegarkiem. Też nie lubię jakoś wybitnie spać z zegarkiem. Mhm. Z, z pierścionkiem może byłoby trochę lepiej, za roweringiem. Tylko kiedyś korzystałeś tak. Kiedyś korzystałem, no. I spoko było? Przez jakiś czas tak, a później, jak mi trochę urosły palce, to się zrobił trochę za ciasny i niestety problem polega na tym, że nie ma on musi być dobrze. Nie, 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 musi być dobrze dobrany. Bo jak masz nawet trochę za ciasne, za ciasną tą obrączkę, w nocy też ci palec może jeszcze trochę bardziej spuchnąć, mhm. i on ci bardzo zakłóca mhm. odczyt. Okej. Okay. I w dodatku, no wiesz, jakby wtedy ja też sam po tym się zorientowałem, że na mnie negatywnie działa sam pomiar. Okay. Czyli ja na przykład widziałem rano, że wiesz, włączam sobie Aha. aplikację, sprawdzam, że kijowo spałem. Wyspałem się, a jednak się nie wyspałem. I już przez chwilę się czułem wyspany, ale nagle <laughs> tu się okazuje, że mój sen był tragiczny i miałem takie... Jezu, co jest nie tak, nie? Mm -hmm. Coś powinienem w tym zmienić. Okazuje się, że po prostu jak przestałem mierzyć ten sen w ten sposób, to w ogóle mm -hmm. problem. Problem Ej, ci, się skończył. Ten efekt się nazywa, bo on jest. No, no tak, ale myślę, że tak bardziej profesjonalnie. Bardziej po profesjonalnie po to, to jest chyba najbardziej profesjonalnie, tak, no. jak się da. Szkoda, bo wiesz, on jest no. popularny w badaniach obrazowych, no nie? że nieźle robisz badanie, wychodzi, że już, już jest, już, już jest katastrofa. A, więc może sobie badać, ale niekoniecznie, bo samo to, że wstajecie Jesteście wypoczęci, jednocześnie się w nocy nie budziliście, no to już wyznacznie taki, że jest jest okej. Okay. Jest mm -hmm. okay. e, więc to można sobie oczywiście e, sprawdzać. I jakby jednocześnie, sen jest też taką rzeczą, od której by ktoś miał zacząć zmieniać swoje życie, to bym wolał, żeby zaczął od tego. Tak. Że, no, że jednak, jakby ktoś, jakby jedna rzecz, chce poprawić w swoim życiu jedną rzecz, żeby czuć się lepiej, jednocześnie ten sen jest do poprawy, to warto się na tym skupić. Jak do mnie o pacjenci z różnymi problemami. Jiltowymi, bólowymi, i tak dalej, i jednocześnie mówią, że od 10 lat się nie mogli wyspać. To ja jednocześnie mam z tyłu głowy, ale moim priorytetem jest teraz to, żeby oni się jednak wysypiali. Być może będzie to znaczyło z tym, że będę musiał pracować z tym miejscem, które ich boli, albo z tymi narządem trzewnym, mhm. układem trzewnym, mhm. ale jednocześnie, jak oni powiedzą, że moja praca nie przysługuje efektu, by ich dalej boli. I dalej mają zaparcie, ale się wysypiają, to już jest nieźle. Tak? To jakby jestem zadowolony. Więc, jakby nastawiamy swój e, punkt obserwacji na regenerację. Jak inne rzecz poprawi się super, ale to ona jest na przykład dla mnie kluczowa. No nie, bo mhm. wtedy, jak już ona jest, to zauważyłem, że wszystkie inne rzeczy idą nam dużo szybciej. Dokładnie tak. E, wiesz, co chciałem jeszcze tylko powiedzieć o, o samym tym, jak można ten sen sobie troszeczkę monitorować, jednocześnie mhm. nie robiąc tego w nocy, nie? Mhm. Bo. Tak jak, jak mówiłem, nie, nie widzę na razie jakichś dobrych metod pomiarowych, bo faktycznie są różne gadżety tego typu, ale no ja na przykład robiłem taki eksperyment i w sumie do dzisiaj jeszcze yy, on trwa, więc zakładam sobie zegarek na noc do, do spania, żeby mi mierzył to nocną zmienność rytmu zatokowego serca mhm. i jakość snu no to niestety bardzo często ale chodzi ci, przerywa, chodzi ci o ten sen i o batery czy o to i po prostu jakby tam jest ten parametr związany z samą jakością snu okej okay. no to jest taki bardzo wątpliwy bo czasami na przykład mimo tego że chodzę bardzo regularnie spać i śpię w regularnych porach no to czasami mi na przykład pokazuje że zasnąłem dużo po północy mhm. jestem przekonany że 22:15 mhm. najpóźniej to ja już w ogóle spałem nie okej okay. Więc on pokazuje, no często gdzieś tam to, to zakłamuje. No i na przykład pokazuje czasami, że na przykład w nocy byłem wybudzony półtorej godziny, gdzie mhm. jestem pewien, że na przykład na pewno zupełnie nie. Mhm. Więc niekoniecznie zmienność rytmu zatokowego jest znowu nocna, jest zupełnie inna niż ta, którą się. Mierzy w ciągu dnia, więc też czasami to na przykład tłumaczę niektórym pacjentom, zwłaszcza takim, którzy też z nowinkami technologicznymi są trochę bardziej na bieżąco. Mówię, że będziemy musieli właśnie w celu sprawdzenia, jak działa układ autonomiczny, zrobić to badanie zmienności rytmu. I oni mówią, że a spoko mi, zegarek to mierzy. Mhm. No i to już wielokrotnie mieliśmy okazję to sprawdzić, że zegarek pokazywał, że ktoś się prawie tam. Bogiem zdrowia i wydolności. Jednocześnie nie czuł się tak? <gry> Jednocześnie nie czuł się tak, no no bo inaczej by go po prostu u mnie nie tak. było, nie? No i w badaniu EKG jednak się okazywało, że to jest zupełnie co innego. Po prostu takie badanie, żeby było rzetelne, musi być y, zmierzone na ten moment y, za pomocą paska albo EKG, no bo to musi być y, aktywność elektryczna mhm. serca. Mhm. Jak ona jest gdzieś mierzona z samego tętna na obwodzie, no to niestety się po prostu znaczy na ten moment nie pokrywa. Czyli pewnie do przodu tak, że pewnie te zegarki będą tak, dobrze ona, to mierzyły za jakiś czas? ona się na pewno zmieni, dlatego że jak się tak mocno teraz rozwija sztuczna inteligencja, to prawdopodobnie będą algorytmy, które będą to potrafiły Wyliczyć. obliczyć mhm. na podstawie właśnie różnych średnich i, i po prostu przez jakby uczenie się z nadgarstka, mhm. ale na ten moment to nie jest rzetelny pomysł. No ale kupujecie pasek za kilka stówek, no nie? I no, tak, jest tak, tak. naprawdę fajne fajne pomiary, można mieć. Oczywiście, jakbyście chcieli zrobić dokładnie, no to takie badanie coraz więcej osób w Polsce robi. Trochę już robi. Kilka. Może no będzie na, więcej na razie bo kilka Macie jakieś przy, przypadki tego, że może było. No. I to też jest fajne, bo zdarzyło mi się też mieć pacjentów, na przykład, bo robili badanie u ciebie. Później, na przykład, byli na terapii, na przykład u mnie, takich kilka osób było którzy jak ja ich na przykład, na przykład pytałem o jakby poziom stresu według nich, no to jakby bardzo niski, jest wszystko spoko. Ja już wiedziałem na terapii, że wcale to nie jest prawda, bo ta nadwrażliwość na bodźce, którą my na, na, na nicie sprawdzamy, okazała się, że jest, no niedobrze to wygląda po prostu mhm. i że ten pacjent jednak jest przebodźcowany, jednocześnie on jakby nie, wszystko super, wszystko fajnie, to trochę jestem z czasami się nie wysypiam, tu mnie trochę denerwuje, jak go tam dotykam, już nie mnie podoba, no jednocześnie jak przyszli i zobaczyli na, na wykresie dokładnie jak to wygląda, to jakby zrozumieli, ok, jednak nie, nie jest, jest, jest tak, tak dobrze jak jednak, no mhm. nie? I to też nie jest tak, że wiecie, my chcemy kogoś dojechać teraz życiowo, że patrz, jakim jesteś kijowym stanie, nie, tylko... To raczej chodzi po prostu o uzyskanie jakiegoś punktu odniesienia, dokładnie. nie? I i też sprawdzenia, jakie są proporcje jednego układu do drugiego, zobaczenie, jaki jest właśnie ten indeks stresu bajewskiego. To jest też fajne narzędzie, które pokazuje nam nawet nie to, jak bardzo my się świadomie stresujemy różnymi mm -hmm. rzeczami. Tylko jak w ogóle ten stres biologicznie nas dojeżdża. Czy my mamy dużo systemów adaptacyjnych, dużo systemów radzenia sobie w ogóle z tym stresem, czy jednak on jest mocno obciążający nasz układ autonomiczny i limbiczny? Mhm. Nie? Więc to też jest później fajny punkt odniesienia, żeby zobaczyć, czy elektrostymulacja, którą wdrożyłem, czy na przykład jakieś działania manualne, czy jakiekolwiek inne działania tak naprawdę, które będą. Pacjentowi jego zdrowie poprawiać, czy one są w ogóle dobrze wymierzone. Mhm. Czy to jest to, nie? Czego, czego my szukamy? Bo to jest też coś, co jest trochę trudniej oszukać na przykład efektem placebo, nie? czyli ktoś może być na przykład zadowolony z samego faktu tego, że rozpoczął leczenie, ale jego ciało może pokazywać co innego. Mhm. Więc to też jest dobry taki punkt odniesienia nawet dla nas jako dla terapeutów, czy w ogóle idziemy w dobrą stronę, czy na razie łatamy jakąś taką mhm. dziurę, którą tak już w cudzysłów nam ciało mówi, że ej, ej, zajmij się tutaj tym, to, to jest ten temat, a mhm. tego głębszego, poważniejszego w ogóle nie ruszamy. Nie? Mhm. Więc y, to też może być. Co też nie musi dodatkowym. być problemu od razu no nie, bo się może nie, okazać, nie, że nie, takie nie. na początku gdzieś tam łatanie rzeczy bieżących jest. Y, tak, jest no ważne. To też, zobaczyć, no? Oczywiście, tylko to też nie, nie, nie zawsze jest tak, że jeśli będziemy cały czas się zajmowali tylko tak, rzeczami tak bieżącymi, to nie, nie, nie po prostu nie. nigdy nie wejdziemy w to. Więc oczywiście ułożenie jakby całego planu jakiegoś mhm. procesu jest, jest ważne, no ale myślę, że jakiś punkt. Mhm. Zaczepienia w tym wszystkim jest Tak, a to też może być na przykład fajne pod kątem tego, na przykład jak ktoś na przykład później mierzy sobie, samodzielnie na ten pomiar wykonuje, mhm. to może tylko że był na terapii, był fajny spadek, pierwsze tam 2-3 dni, później znowu coś się okazało, że znowu ten poziom stresu się podnosi, no nie. I ktoś zauważył, a ok, no bo się zbliży weekend, a w weekend to wiadomo, coś tam wypadło, tu nie dospałem, tu jakaś impreza i tak dalej. się okazało, że znowu ten weekend zaburzył nam, że my w kolejnym tygodniu, albo za dwa, wychodzimy znowu do tego samego pułapu. Tak. I się może okazać, że ej, słuchaj, ale bez zmian, które ty wprowadzisz, to w ogóle nie ma sensu. No nie, to możemy <sum> się do końca życia tak widzieć. Bo to tak naprawdę to nie jest tak, że my bierzemy efekt terapii, tylko efekt wszystkich zmian, które w danym jakimś okresie czasu zachodzą. I to jest ważne, bo ja też myślę w kategoriach terapii jako takiego pewnego rodzaju napędzacza tego. Także duży bodziec, który na przykład łatwiej utrzymać go, niż na przykład przez samodzielną pracę jakby wykonać mhm. tą robotę. Więc tak, ale oczywiście to jest coś, co już wymaga raczej ingerencji osób trzecich, będzie Wam ciężko to zaobserwować. Ale też takie rzeczy. Dla mnie ważną rzeczą, kiedy chciałbym z tym układem autonomicznym opracować, jest to, kiedy pacjenci zgłaszają różnego rodzaju dolegliwości bólowe, bardzo często więcej niż w jednym miejscu, kiedy mm -hmm. na przykład jest tak, że ich boli cały kręgosłup już, ale zaczął się lędziowego, później piersiowy, później szyja, potem zaczął mi ręce, teraz zaczyna ich boleć głowa, czyli taka śnieżna kula się coraz toczy większa tych problemów ich tak naprawdę z biegiem miesięcy albo lat tylko i wyłącznie dochodzi, i oprócz takich problemów narządu ruchu dochodzą inne objawy, właśnie z poziomu układu pokarmowego, że już kiedyś tam mogli jeść nabiał, a teraz już nie mogą, bo mają wzdęcia i pszenica ich trochę zaczyna dojeżdżać, i coraz więcej rzeczy, i teraz muszą uważać bardzo, i kiedyś kawa im dobrze robiła, teraz już im dobrze nie robi, mhm. więc takie objawy. Pokarmowy, No i oczywiście, jak ktoś ma takie objawy sercowe, no to tym bardziej, tak? Że jakaś rytmie pojawiało się, nie wiadomo. lekarz, kardiolog. Oczywiście wtedy się fajnie do kardiologa udać w że wykluczy tak, takie robimy, potężne bomby e, zagrażające życiu, ale często kardiolodzy mówią, że jakby jest OK, serce w porządku. Mhm. Tak? Serce w porządku, czyli wtedy bardziej myślimy o jakichś zmianach autonomicznych. E, i, I to jest taki fajny punkt wyjścia takiego świadomego funkcjonowania. Czy ty chcesz powiedzieć więcej o badaniu HRV? No ok. Yy, w sumie Bo to samym... jest taki, wiesz, bardzo dokładny no, no, no. pomiar, który w sumie też można sobie samodzielnie sprawdzić, można. No nie? Można, taki przynajmniej na, na własne potrzeby. Mm -hmm. To jest, to jest spoko jest całkiem dużo różnego rodzaju aplikacji nawet na smartfon czy na tablet, które można sobie po prostu właśnie na przykład pasek taki na, na klatkowe z aplikacją połączyć i mierzyć sobie właśnie tą swoją zmienność rytmu z atakowego serca, więc jakby takie narzędzia są dosyć tanie i, i łatwo dostępne. Aplikacje w większości są w ogóle darmowe. I, I działają na większość, większość sprzętu. I teraz w ogóle czym jest, ta, czym jest ta zmienność, bo też musimy jakby rozumieć to, że serce nie bije idealnie równo. To nie jest taki metronom, tylko jednak istnieją pewnego rodzaju takie wahania między każdym naszym uderzeniem serca. Czyli jakbyśmy mieli sobie przyjąć, że jesteśmy zdrowi, nasze tętno wynosi 60, mhm. czyli na minutę, czyli po prostu co sekundę mamy jedno uderzenie serca. Ale to nie jest właśnie nigdy równo sekunda. Są takie drobne tutaj odmienności, więc zakładając, że to jest 1000 milisekund, jedna mhm. sekunda, to kiedy mamy na przykład pierwsze uderzenie, to do kolejnego minie na przykład 980 milisekund, mhm. a już między tym uderzeniem a kolejnym może na przykład minąć 1020. Mhm. Więc to nam daje 40 milisekund różnicy między jednym a drugim uderzeniem. No i teraz mierząc taki interwał 5-minutowy, zazwyczaj mierzymy gdzieś tak klinicznie w gabinecie trochę więcej, żeby odsiać różnego rodzaju artefakty. Mamy 5 minut dobrego materiału i z tego nam po prostu oprogramowanie wyliczy jaka jest średnia ta zmienność. No i teraz y, trzeba sobie zerknąć w, w tabelkę. Akurat aplikacje już mają po, to po, wbudowane. Ale jeżeli ona jest większa. No właśnie jest tak, jeśli ona jest za niska, mm -hmm. to jest bardzo niedobrze. Mm -hmm. Jeśli jest za wysoka, to generalnie też nie jest, nie jest dobrze. Aczkolwiek lepsze są trochę te wyższe wartości. E, Powiedzmy tak, że. Ale jeżeli, dla... jeżeli serce takim metronomem? Że to wali jeśli jeśli co bije nie równo. I ta nasza zmienność rytmu zatokowego wynosi 0 milisekund. To jest bardzo zła wiadomość, bo prawdopodobnie zostało nam kilka tygodni życia <grystanie> z naciskiem na kilka, nawet nie kilkanaście. Mhm. Nie? Tak, przynajmniej to koreluje dużo, dużo badań naukowych, na przykład u pacjentów z, w takim terminalnym stanie nowotworowym. Mhm. To ich zmienność rytmu zatokowego jest właśnie bardzo, bardzo blisko zera. W gabinecie się to nie zdarzy, żeby było zero. Przynajmniej Weźmy, ja nigdy my, takiego pacjenta nie miałem. Ale, ale... były to te pacjenci, którzy mówiły, że hmm, jak tak, panie tak, zmieni, tak. to się nie zobaczymy za dwa tygodnie. No, starałem się nikogo nie stać tak nie wprost, tej... ale były osoby, które miały w puluara, bardzo, jak bardzo, jak bardzo niską zmienność rytmu, że <coughs> jakby byłem w ogóle pełen podziwu, że udało się komuś na tą wizytę dotrzeć. Nie? Dobrze by było tak, jak mamy, taki pomiar wykonywane samodzielne samodzielnie. To, samodzielnie akurat a wtedy, wtedy w to nie musimy za głęboko wchodzić, bo aplikacja na podstawie już jakby tych danych wsadowych, które ma, ona wam po prostu pokaże poziom jakby waszego zdrowia na dziś. I to, to myślę, że to jest ok, i jakby pokaże wam tę tą zmienność rytmu, która jest oznaczona jako RMSSD, czyli to jest właśnie ta jakby sama zmienność ilość tych milisekund, która jest tą Średnią różnicą na przebiegu 5 e, minut. I zazwyczaj u takich zdrowych osób w wieku 20-30 lat będzie to około 30-40 milisekund. Nie ma też jakiejś takiej jednej, e, jednej złotej wartości, która byłaby najlepsza i że trzeba się tam bardzo do niej zbliżać, ale powiedzmy, że ten zakres 30-40 no, jest okej. To okay, są widełki, nie? to już jest super. To no, są widełki, okay. nie? Tak. E, tutaj akurat też mogę polecić, bo jest trochę publikacji, które to średnie, wskazują, akurat nie pamiętam teraz w której publikacji to było, mam na swoim Instagramie to zapisane, jak sobie wejdziecie tutaj musicie mnie na Instagramie znaleźć i jest zakładka nerw błędny i jeden z pierwszych kafelków, mhm. to jest tabelka, gdzie dla różnych grup wiekowych, grup wiekowych i dla obu płci mhm. jest pokazane, jakie są te wartości prawidłowe. Czyli kolejna informacja, że na kobiety i mężczyźni trochę się różnią. Tak, i teraz zdaję sobie sprawę, że powiedziałem obu płci. Pewnie jest to bardzo już teraz nie, nieakceptowalne społecznie. Z biologicznego punktu widzenia, W tak. każdym razie. Biologia, bi, biologia jest bezwzględna, jeśli chodzi o to. Biologia jest bezwzględna, tak. Na razie musimy wszystko inne no, zrobić. Jeśli chodzi o ma tak naprawdę kulturę trochę tak. W ogóle nasza biologia jest tutaj trochę bardziej na, na boku, nie? Więc yy, ja na przykład. O, to też jest, myślę, że temat na zupełnie inny, inny raz, ale. Znowu, to jak się ktoś identyfikuje, to ma to oczywiście wpływ na, jakby na, na, na życie tego człowieka i tak dalej, ale na parametry, które ja mierzę w gabinecie, na przykład w ogóle. Tak, tak, tak. No i też fajnie, bo… Na no te parametry nie. Mnie to, no bo znowu tutaj trochę, jakby wszystko rozumiem, szanuję, z niczym absolutnie nie mam żadnego problemu i jestem na wszystko bardzo otwarty. Taki Ale wręcz... jeżeli uda się te parametry podnieść w jakiś sposób, to bez względu na to, kto kim jest, jak się czuje, to tak, na tym zależy, no, tak, żeby, żeby ludzie się czuli, czuli lepiej i, i tyle. Więc jakby takie dane, kto kim jest biologicznie, są mi, są mi po prostu tutaj bezwzględnie potrzebne. Zresztą ministrowi zdrowia też, bo w karcie medycznej musimy zaznaczyć. Tak, tak, tak. jest tylko, są dwie możliwości, nie? Dobra. E, więc, y, no jakby zmienność rytmu z takiego fizycznego punktu widzenia, to, to powiedziałem, czym jest, powiedziałem, jak sobie można zmierzyć. Tutaj ja aplikacja nam śmiało. Czy to, jest tak, że jak się wstukuje mhm. PESEL, to się samo płeć zaznacza? Nie, nie Chyba Ale w tej jak... naszej karcie no, wydaje to mi się. Tak Wiesz co, ja chyba najpierw zawsze zaznaczam płeć, a później wpisuję PESEL. Więc a... y, być może tak. No. Więc to było ciekawe na przykład, że, że ja kiedyś właśnie tak, wiesz, wpisuję sobie PESEL, tam miasto, klikam, wiesz, jakby zapisz i pop. Może tak, dlatego że fajnie. w numerze PESEL mamy to, mamy to zapisane, nie? Yy, nie pamiętam, jest, jest któraś cyferka, która za to po prostu odpowiada. Możliwe, no. I to oprócz tego, że wiecie, jakby można zrobić to tak bardzo dokładnie, mając właśnie, czy to właśnie pasek, tak, mhm. czy EKG. Tutaj jest, jest kilka takich różnych. Chociaż może nie, po, nie wiem, czy warto podawać te aplikacje smartfonowe, które z twarzy mhm. sczytują, czy to jest dość dokładne już. Jeszcze nie jest bardzo dokładne, poza tym jest. Y znowu ta y te pomiary. Jak się je robi, no to, to jest znowu troszeczkę bardziej zagmatwane. Bo teraz, mhm. jeśli mierzycie sobie sami, mhm. to takim dobrym standardem byłoby robienie tego możliwie o tej samej porze. Najlepiej rano, jak się tylko obudzicie, można sobie śmiało pójść na siusiu. Naczto. Na bez jeszcze kawy, bez niczego. Po prostu wracacie sobie do łóżka na chwilę, zakładacie sobie pasek, leżycie sobie. Dwie, trzy minutki, tak mhm. żeby się tylko serce wyrównało swój rytm do, do waszego tętna spoczynkowego. Wtedy sobie podłączacie i jest ok. No bo jeśli teraz zmierzymy sobie tą zmienność rytmu rano, jak jesteśmy fajnie wyspani i tak dalej, a włączymy sobie na przykład po południu, kiedy już zdążyliśmy się trochę, wiesz, mhm. opić kofeiny. Trochę otoczyć różnego rodzaju bodźcami i tak dalej, to też pokaże nam ten stan, no już na pewno inny niż, niż rano. Mhm. Tak samo na przykład w gabinecie, no też mierzę tą zmienność rytmu na początek, nawet zanim kogoś fizykalnie zbadam, czyli zanim mhm. tam palce jeszcze powkładam na przykład w brzuch, żeby zobaczyć, czy jest wszystko ok, zanim wykonam jakieś testy dla układu autonomicznego, dlatego że one też już są pewnego rodzaju bodźcem, który nam później pokaże, że to jest coś lepiej albo gorzej, to oczywiście można wykorzystać w terapii, można sprawdzać, czy niektóre yy, działania, które robimy, czy na tą zmienność rytmu zatok zatokowego wpływają dobrze czy źle. Ale to zdarzy się, że pacjent jest na przykład w pasku albo pod potrzebnymi elektrodami mhm. i ty robisz. W niektórych terapii, sytuacjach żeby, żeby... rzadko, okay. rzadko, tak. Ale, ale faktycznie czasami to wykorzystuję, jeśli nie mogę polegać tylko na samym tętnie, dlatego że, tak jak na przykład wiesz, jak, jak mówiłem wcześniej, że u niektórych osób dysautonomia może wpływać na pojawienie się zmiany tętna, ale są osoby, które są w tej dysautonomii i mają na przykład tętno około 60. Mhm. No więc teraz y, trudniej mi będzie z tego wyłuskać, mhm. czy zmiana do góry, czy w dół jest reakcją zupełnie pożądaną, czy nie. I okay. czasami tych rzeczy się na siebie tyle nakłada że wolę taki pomiar HRV w czasie rzeczywistym i z tego mogę sobie wyciągnąć troszeczkę więcej. Mhm. Są też niektóre testy, które można wykonać mierząc zmienność, a nie da się ich zmierzyć z samego tętna. Dobra. I jak jakbycie mieć jakieś pytania, bo coś nie zrozumiałego, to po prostu piszcie w komentarzu na, na YouTube. Tak po prostu jest. Będziemy sobie odpowiadali na nie. Jakby coś, coś było nie tak, a chcielibyście sobie po, potestować. No i jakby punktem takim wyjścia, naszym porządkowym było to, że ten układ autonomiczny jest takim fajnym łącznikiem pomiędzy głową a ciałem. Dlatego, że na przykład, jak rzeczywiście on jest jakoś tam mocno rozregulowany, jesteście przez to mocno przestymulowani, przebójcowani i tak dalej, to się może okazać, że różnego rodzaju stresy. Tak, jakby takie emocjonalne, stany lękowe, jakieś zaburzenia depresyjne, będą po prostu miały taki spotęgowaną reakcję. Mhm. Co może oczywiście być dość mocno utrudniające życie, bo się okazuje, że w ogóle temat depresji jest moim zdaniem dość ciekawym tematem pod kątem tego, jak bardzo dużo osób choruje na świecie na nią. Mhm. I co jest ciekawe, ostatnio taki fajny, czy znaczy fajną, no nie fajną, ale ciekawą rzecz, jakby dowiedziałam się, że depresja jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności ludzi. Pod kątem tego, że ta osoba po prostu jakby nie korzysta z życia normalnie, nie chodzi do pracy, jakby, jakby nie dba o nic tak naprawdę, jakby jest zamknięta, tak. wycofana, co też oczywiście, no, ja uważam, że też może być potrzebny w pewnym momencie, bo ona też jakby nie jest z powietrza, A więc się okazało, że być może ktoś za dużo na klatę brał przez długi okres czasu i teraz potrzebuje... Wycofania się lekkiego wycofania. ze środowiska, no nie? Albo po prostu też może się okazać, że brakuje mu już zasobów tak, nie? Tak, do tak. tego, znaczy... żeby coś dalej pocią... no czy no tak, znaczy, to, to, znowu to jest go, tak, jakby to samo, no... tylko z innego, z tak, innego tak, tak. punktu obserwacji. ja bym nie winił nie? na przykład, że jakby ona jest zła, ona może być potrzebna, ale później fajnie wdrożyć jakiś sposób terapii, leczenia, stymulacji, żeby powoli z tego gniazda swojego wychodzić, no nie? Gdzieś tam na, na świat zewnętrzny. Co chciałam powiedzieć? A właśnie, no, i, i, i sytuacja jest taka, że praca z zookanatomiczna może bardzo fajnie wspomóc właśnie tego typu pracę. Nie powiedziałbym, że masz depresję, zrób sobie tutaj, wiesz, jakby stymuluj nerw błędny, jakby wyporować HRV, będzie w ogóle rewelacja, mhm. bo się okazało, że może być to całkowicie niemożliwe albo trudne bez takiej terapii, psychoterapii, być może nawet bez tak. psychiatrii, no nie? Tak, tak, tak. Akurat pacjentów z depresją mam naprawdę dużo, mhm. zwłaszcza głównie na elektrostymulacji nerwu błędnego. Co ciekawe, coraz więcej tych pacjentów dociera do mnie bezpośrednio albo od lekarza psychiatry, mhm. albo od psychoterapeuty, mhm. czasami gdzieś od psychologa. No generalnie od osób, które już jakby pracują z tą stroną mentalną jakby tej, tej osoby, no i jakby zauważają potrzebę tego, żeby tutaj takie działania wdrożyć. Dlatego też, że pojawia się bardzo dużo publikacji naukowych na ten temat, że faktycznie w depresji, zwłaszcza w depresji lekoopornej, robi naprawdę mega dobrą robotę. Mhm. I, I to już akurat pacjenci zgłaszają, że często po prostu nawet po paru dniach stymulacji widzą dużą różnicę w nastroju. Ale faktycznie, jak, jak najbardziej się z tym zgadzam, to nie jest jakby tylko, to nie jest zamiennik pigułki mhm. do leczenia, dlatego że elektrostymulacja, czy, czy nawet inne rodzaje pracy z układem autonomicznym, one będą troszeczkę wpływać na te sieci autonomiczne w naszym mózgu w taki sposób, że też uwrażliwiają jakby tą plastyczność. Mhm. Dlatego, że... Ja e... Łatwiej wprowadzić zmianę, na no nie później. Jest... Tak, tak, tak. Dlatego tutaj też jest trochę publikacji, które teraz to sugeruje, że ta plastyczność faktycznie tam ma cały czas miejsce. Wiadomo, że ona jest trochę słabsza niż już jak, jakbyśmy byli dziećmi, ale nie dość, że na przykład przy Hipokampie, który jest też częścią tego układu autonomicznego i limbicznego, cały czas postępuje neurogeneza, czyli tworzą się nowe, nowe neurony, to jeszcze jakby same połączenia synaptyczne mogą się zmieniać. I teraz my, jak dostarczamy tutaj różnego rodzaju bodźców, to wpływamy na to, że ten mózg staje się bardziej plastyczny. Dzięki czemu on może być bardziej podatny na zmianę. Mhm. No i teraz znowu to będzie zależało trochę od nas, jak my ten czas na tą zmianę wykorzystamy. Mhm. Dlatego, że potencjalnie, gdybyśmy zaczęli sobie uplastyczniać nasz mózg i pomyśleli, że dobra, to teraz idę w tango. I po prostu ładuje wszystko, co jest złe, to mhm. prawdopodobnie też będziemy mieli tendencję do tego, żeby nam się to utrwalało bardziej niż bez stymulacji. Znaczy, ty, ty powiedziałeś mhm. tak, że to jakby nie jest zamiennik piłki. Ja bym powiedział, że może być czasami zamiennikiem piłki, ale nie zamiennikiem terapii, no nie? Yy, dobra, tak, tak, tak. tak. Sposób, okay, no żeby to też dobrze wybrzmiało. Tak, bo Jak najbardziej leczenie... chodzi o to, że powinniśmy w trakcie. Tej elektrostymulacji na pewno wykonywać inne działania, które mają na celu, no jakby nasze, nasze no. też leczenie, nie? To Bo to, tak to oczywiście może. No, nie? Tak. Wierzyć w tak, farmakoterapię, tak. ale. Ale i tak nie... powinna tutaj powinna być. Mieć miejsce. Tak, więc oczywiście to jest teraz też właściwie ze wszystkimi pacjentami jestem w ten sposób, jakby umówiony, że żeby ta elektrostymulacja miała jakiś sens to muszą być jeszcze jakieś inne działania. Aha. W przypadku, kiedy pracujemy z jakimiś tematami bardziej trzewnymi, autoimmunologicznymi, no to my też pracujemy manualnie, wdrażamy Żywienia. z Izabelą jakieś problemy, znaczy problemy, wdrażamy jakieś rozwiązania żywieniowe, suplementacyjne, czasami też odsyłamy do, do lekarza, na przykład do gastrologa, który jeszcze mógłby tutaj coś w tym temacie podziałać, ale w jakby tym segmencie takim psychiatrycznym, no to też y, sugerujemy jakby pracę jakby w tym temacie, mhm. więc trochę pracujemy na przykład y, manualnie no to w tym polu czaszkowym czy wysyłamy do kogoś kto pracuje też y, tak mocno psychosomatycznie, y, ale też dużo tych pacjentów jednocześnie współpracuje już, mhm. nie? z lekarzem właśnie psychiatrą czy z psychoterapeutą y, czy w jakichś innych nurtach tam gdzie zahacza po prostu mhm. ciało o o umysł I to wtedy przynosi na pewno dużo, dużo fajniejsze, trwalsze rezultaty, mhm. dlatego że, jakby, no, stymulacja sama w sobie, no, może być też yy, takim trochę strzelaniem na oślep. Mhm. Nie, że trochę uplastycznimy, ale pacjent zostawiony sam sobie, no to trudno powiedzieć, czy on będzie wdrażał jakieś dla siebie pozytywne rzeczy. Może będzie miał do tego więcej energii, ale czy to zrobi? No, ktoś też powinien, jakby, to pokazać i trochę to. Umożliwia ja To że się? No takie okienko jakby troszeczkę terapeutyczne, <laughs> że jakby masz przestrzeń na to, żeby ta terapia była po prostu skuteczna, nie? Tak. Czy to do terapii psycho, czy to do pracy manualnej, czy to do pracy treningowej, <laughs> może być taki fajny wytrych, żeby te zmiany pojawiły się, bo na przykład dużo osób, które na przykład stosują tylko i wyłącznie taką, taką pracę, to się może okazać, że kurde, jakby no wkładam dużo pracy i tego efektu nie ma, no nie? Więc to jest, myślę, że jedno z takim ciekawym łącznikiem, bo e, to też jest w ogóle, ten układ się jest takim fajnym e, wyznacznikiem trochę, jak e, czasami pojawia się jak w sumie pacjent i okazuje się, że temat ma bardziej charakter psychosomatyczny, tak? że jest jakieś, tak, powiedzmy, jakieś problemy emocjonalne i ja mówiła, czyli głowę. Mówię, no, no, nie tylko głowa, no, nie? No, bo tak, przez tą głowę to ty masz zmożone napięcie mięśniowe, mhm. ty masz jakby reakcję z poziomu ciała ty masz po prostu zmieniony rytm oddechowy, bo oddech też może być fajnym parametrem do mierzenia, mm -hmm. żeby sobie go obserwować, tak. tak? Czy ja mam fajny, spokojny, ta klatka pierwszymi pracuje, pracuje dolne żeberka, pracuje i cylinder brzuszny, i klata, i ja czuję się dobrze. też nie oddycham oddecham za szybko, nie? Tak, czy w ogóle nosem mi się dobrze oddycha, i tak dalej. Więc to też może być fajny wyznacznik taki terapeutyczny, ale też taki pod kątem życia, czy jak mi się w ogóle funkcjonuje. I Sytuacja wygląda tak, że e, często przez pracę z ciałem po prostu my trochę wpływamy na po prostu głowę, tak? Albo jednocześnie pracując sobie tylko wyłącznie przez ręk mentalny, no, no wpływamy na ciało, bo obniża się tętno, obniża się napięcie, mhm. obniża się ciśnienie, więc to nie jest tak, że my możemy rozróżnić i ja widzę ten trend zarówno u osób, które produczuje ciałem, że interesują się emocjami. Częściej zdarza się widzę też trend trochę wolniejszy psychoterapeutów którzy widzą zapotrzebowanie pod kątem pracy z ciałem ale powoli dochodzimy do tego faktu że to jest to samo że to, jakby to jest to jest, tego się nie da w żaden sposób wiesz jakby rozdzielić no nie i trochę wracając znowu na gdzieś w nur takiego głównego zainteresowania osoby które już od dawna o tym mówią tak czyli wiesz, perłodowa terapia <słyska> czy jakieś tam somatic experience i tak dalej, gdzie jedni i drudzy widzą, wow, w ogóle fajnie, że ktoś to po prostu połączył albo łączy, tak? Może się zainteresujemy tym tematem. No, po, połączył jakby znowu, nie? Bo to śmiesznie, że Hipokrates to bardzo o tym mówił jako jednym. Tak. Medycyna cała, cały czas mówi, że o, Hipokrates, o, wow, wow, to jest nasz ziomek. I w ogóle, wiesz, przysięgamy na Hipokratesa. Po czym Kartezjusz coś podzielił i tak zostało. Nie ja, dużo później. Pytam nie, przysięga Kartezjusza. Może powinna być tak. przysięga kartezjańska. Tak, że tak. przysięga że będę, się będę podzielić. Psychiatrze obiecują, że będą zajmowali się tylko głową. Tak. A reszta obiecuje, że tak nie dadzą co? rady, to dadzą to księżom. <noise> Którzy nie składają tej przysięgi. Właśnie, powinno być. No może, Ale może. Nawet, nawet w niektórych nurtach, jak już mówię teoretycznie o takim podejściu złościowym, w nurtach um, jakichś takich katolickich na przykład, też jakby jest OK: ciało, głowa, to jakieś elementy, jakieś modlitwa, medytacji, tu praca z ciałem, jakiś, wiesz, ruch mhm. intuicyjny, nawet, nawet, nawet w tych trochę zacofanych. <noise> jakby troszeczkę. No nie oszukujmy się, no, jakby no, troszeczkę, no, jakby lekko. No, no jak, dobra, no. no jakby, nie wiesz, jakby religia nie idzie z nurtem badań. <noise> no nie. Gdzieś obserwacji tutaj empirycznych, więc jakby... Dobra, słuchajcie. Jeżeli coś tutaj będzie niejasnego, to piszcie w komentarzu na YouTubie i z takich ogłoszeń jeszcze, myślę, że ciekawych, prawdopodobnie to był ostatni odcinek NeuroFreaków, no zawsze właśnie nie na tym kanale YouTube'owym, <grym> dlatego że po prostu odpalamy nowy czyli następny odcinek już będzie na nowym kanale gdzie będą po prostu Neurofryki i tam będą tylko podcasty oczywiście na Spotify'u i tak, na podcastach tak jak ten nas podcast. słuchacie to, to dla was to nie ma znaczenia tak to, 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 chyba żebyście chcieli jednak nas obejrzeć nie tak że że, że jak na wyglądamy na YouTubie. przykład, to, nie tak. żeby nie było zdziwienia jak panie się potem na terapii że Patryk <grym> Nie, inaczej, macie? tak jakoś pan tutaj wyobrażał sobie z podcastu, więc możecie sobie nas zobaczyć, ale YouTube wjeżdża nowy, żeby wszystkie odcinki były w jednym miejscu. Dziękuję za uwagę, obserwujcie Słuchot Autonomiczny, dbajcie o niego, on wam podziękuje bardzo ładnie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Ciao.